Tak, szlachetna paczka trwa prawie cały rok. Jest to okres od lipca do października, jest rekrutacja wolontariuszy i wdrożenia ich do odwiedzania rodzin. Od września do grudnia trwają spotkania z rodzinami, tworzymy ich opis, kontaktujemy się z darczyńcami. No, w listopadzie i w grudniu to są przygotowania do weekendu cudów. No, w grudniu jest sam nasz weekend cudów. No i od stycznia do maja podsumujemy swoją pracę, mamy dalej kontakt z rodzinami. Jak można włączyć się w pomoc? Tak, aby zostać darczyńcą i przygotować paczkę, wystarczy wybrać rodzinę i wspólnie ze znajomymi czy przyjaciółmi spełnić nie tylko konkretne potrzeby, ale i marzenia osób potrzebujących, które często wstydzą się prosić w tym trudnym roku. Szlachetna paczka jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Pandemia dotknęła również grupy takie już wykluczone społecznie, najmniej uprzywilejowane, osoby starsze, schorowane, z niepełnosprawnościami, ledwo wiążące koniec z końcem. Do takich rodzin docierali wolontariusze szlachetnej paczki. Potrzebujemy wspólnie wykrzesać siebie pokłady empatii i zaangażowania, które pozwolą nam wszystkim szczęśliwie zakończyć ten trudny rok, a szczególnie tym, którym tego szczęścia zabrakło. Jak w tym roku wygląda szlachetna paczka z uwagi na COVID? Tak, od razu po wybuchu pandemii szlachetna paczka zwróciła się w kierunku tych osób, które tej pomocy potrzebowali tu i teraz. Diagnozowano dwie kluczowe potrzeby, problemy społeczne, które nasiliły się w tym czasie. Samotność osób starszych oraz wykluczenie cyfrowe. Dlatego 31 marca osoby starsze i samotne otrzymują pomoc w ramach telefonu wsparcia dla seniorów. Dobre słowa. A w wyniku projektu Gra Paczka do najbardziej potrzebujących dzieci trafiły komputery i oprogramowania. A co do odwiedzania rodzin. Zanim odwiedzimy rodzinę, przeprowadzamy wywiad zdrowotny. Prosimy, by członkowie mieli zasłonięte podczas spotkania usta i nos. Prosimy, żeby przygotowali pomieszczenie tak, żebyśmy mieli dystans około 2 metrów. No i my też jako wolontariusze przeprowadzamy wywiad w maseczkach lub przyłbicach. Przed i po spotkaniu dezynfekujemy ręce. Jest jeszcze taka możliwość, że odwiedzamy rodziny telefonicznie, ale no muszą być spełniony jeden z dwóch przykładów, czyli osoba powyżej 65 roku życia i obawia się kontaktu z wolontariuszami lub w rodzinie jest osoba po chemioterapii lub transplantacji. Ile osób z powiatu kutnowskiego skorzystało ze szlachetnej paczki w tym roku, a ile w poprzednim? Na ten moment otrzymaliśmy 86 historii rodzin, w tym 84 rodziny odwiedzone. Mamy 22 rodziny, które mają darczyńców, lecz ciągle wpływają do nas zgłoszenia rodzin. W związku z tym nasi wolontariusze cały czas odwiedzają rodziny do końca listopada. Z najważniejszych potrzeb, które pojawiają się u każdej rodziny, to jest żywność, również występują chemia, sprzęty RTV AGD, węgiel. I w Polsce na ten moment pomoc otrzyma ponad 9 tysięcy rodzin. Liczymy, że dojdzie o wiele więcej tego.